Jubileusz 40-lecia istnienia świętował Klub Honorowych Dawców Krwi imienia Miedzianej Kropli Krwi, działający przy Zakładach Górniczych Rudna. Po mszy świętej uczestnicy jubileuszowych obchodów złożyli kwiaty przed pomnikiem poświęconym bohaterom, honorowym dawcom krwi, który został odsłonięty w 30. rocznicę istnienia klubu. Potem poczty sztandarowe i uczestnicy uroczystości przeszli do auli forum zespołu szkół, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Obecnie klub zrzesza 231 dawców, ale te 40 lat historii to setki honorowych dawców, którzy uratowali niejedno życie ludzkie. Dlatego tak wzruszającym momentem było uczczenie pamięci tych honorowych dawców, którzy odeszli na wieczną szychtę. Podczas Akademii wyróżniono m.in. samorządowców i przedstawicieli różnych instytucji. Odznaczono kilkudziesięciu honorowych dawców, byłych i czynnych dawców bezcennego leku, jakim jest krew. Kryształowe serce PCK otrzymali Andrzej Mizgała, Tadeusz Stańczuk i Piotr Marszałek, prezes Miedzianego Klubu. Honorowi dawcy krwi to są ludzie, którzy wiedzą, że pomagają innym. Zrzeszamy obecnie na dzień dzisiejszy 231 krwiodawców. Mamy jeszcze takich 15 wolontariuszy, którzy nie mogą oddawać krew, ale zawsze są z nami. Na wszystkich akcjach pomagają nam, są gotowi nieść pomoc. Uważam, że to nie jest moda. To po prostu są ludzie, którzy są zdecydowani, wiedzą, że pomagają innym, wiedzą, że są wypadki, były i będą. I ta pomoc jest potrzebna. To jest jedyna cząstka siebie, która pomaga żyć innym ludziom. Niezastąpiona. Odznakę honorową, zasłużony dla zdrowia narodu, odebrał Józef Walter. Nie tylko zasłużony poprzez oddawanie krwi, ale także bardzo mocno zaangażowany w budowę pomnika, który jest miejscem dla chadeków szczególnym. Było dużo starań, co po niektórzy tam jakieś tam problemy robili, ale udało się wszystko pozytywnie wszystko ugrać i dzisiaj mamy, uważam, że naprawdę coś pięknego w Polkowicach, a tym bardziej, że jest to symbol daru krwi, prawda, daru życia. I tutaj te ręce, które spracowane, bo to są ręce górnika spracowanego, trzymają tą kroplę, to jest ten dar życia, którym się dzielą. Mimo ciężkiej pracy na dole znajdują czas i poświęcenie dla drugiego człowieka. W tym wszystkim to jest najcenniejsze, prawda? Odznaczono zasłużonych krwiodawców, a każdy z nich miał kiedyś swój pierwszy dzień. Impuls, który zadecydował o tym, że zdecydowali się dzielić tym najcenniejszym darem. Zaczyna się różnie w różnych przypadkach. Jednych zmusza do tego sytuacja na przykład rodzinna, że ktoś z rodziny uległ wypadkowi, potrzebuje krwi i wtedy jest ten taki pierwszy odruch, gdzie człowiek decyduje się na to, aby zdawać krew. Sytuacji jest wiele. Ja zacząłem zdawać pod namową żony, która już miała litraż dość słuszny i namówiła mnie do zdawania krwi. Idea jest szczytna, jak najbardziej. Jest to jedyny w chwili obecnej lek,
który nie ma żadnego zamiennika. Chociaż byłoby nas stać, dysponowalibyśmy majątkiem bardzo dużym. Krwi sztucznej jeszcze nikt nie wyprodukował, nie ma takiego zamiennika i to jest coś, czego my ludzie, jeśli jedna osoba drugiej tego nie przekaże, nie ma takiej możliwości, aby uratować komuś życie. Tak więc ten pierwszy odruch jest naprawdę tylu ilu ludzi, tyle właśnie doświadczeń w tej kwestii. Pierwszy raz jest najtrudniejszy, potem już jest łatwiej pewnie, nie? Tak, zdecydowanie tak. To już jest jak choroba. Może to tak dziwnie zabrzmi. Ale rzeczywiście, pierwszy raz jak człowiek odda krew, później już systematycznie zdaje sobie sprawę z tego, co robi. Bardzo ważne też jest to, jak czasami spotykamy się z ludźmi, którzy korzystają z tej krwi. Jak bardzo są wdzięczni, jak doceniają to. I to jest naprawdę bardzo, bardzo szczytne. Wielu dawców zostało wyróżnionych odznakami honorowymi PCK wszystkich stopni. Teraz często honorowe oddawanie krwi łączy się z chęcią niesienia pomocy także osobom dotkniętym białaczką. Mamy przy klubie zarejestrowane takie zwykłe stowarzyszenie honorowych dawców szpiku kostnego. I 80% naszych krwiodawców jest w tej bazie krajowej w transplantacji komórek we Wrocławiu, właśnie zrzeszonych, wpisanych w tą bazę, którzy oddają próbki krwi i są i potencjalnymi dawcami szpiku kostnego i honorowymi krwiodawcami. Obecnie klub liczy 231 krwiodawców oraz 15 wolontariuszy. W obchodach uczestniczyło wielu gości z całej Polski, bo honorowi dawcy krwi to wielka rodzina ludzi, których łączy chęć niesienia pomocy innym.